Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej grze online My Freezers, to gra za darmo, link do gry zostawiam Wam na dole i grajcie razem ze mną, ja nazywam się Elo Gazelo, gram na serwerze drugim i moi widzowie, rejestrujcie konta z końcóweczką gazelo i zapraszajcie mnie do znajomych, słuchajcie, przygodzimy tutaj na początku, mój przyjaciel wysłał mi prezenty, także warto zapraszać mnie do znajomych, ponieważ jak ja dostaję prezenty, to również te prezenty do Was są wysyłane jeżeli Wy dostajecie, to również ja je dostaję i za chwileczkę, słuchajcie dostaniemy prezent, już Wam to pokazuje również możemy sobie pomagać i zdobywamy wtedy gwiazdki przyjaźni. Także jeżeli jeszcze nie znacie tej gry, to zapraszam serdecznie do grania razem ze mną. Tutaj na razie się nie będziemy wymieniać, bo ja słuchajcie, dostałam gratisowy booster srebrny. To otwórzmy go teraz albo za chwilę. Zobaczcie, muszę Wam pokazać to. Brakuje mi tylko 5 punktów do następnego poziomu i w tym poziomie dostanę w nagrodę coś i będę mogła mieć misia polarnego, więc ja już nie mogę doczekać, ale otwórzmy ten booster na sam początku, bo jestem ciekawa właśnie, co tutaj będziemy mieli z tego boostera srebrnego. To jest coś takiego lepszego, więc może jakieś lepsze karty, może jakieś zwierzątka fajne. Nam się trafią jak na razie jakiś wrak samolotu, karta i to taka średnia i jakieś plakaty, których nie Potrzebujemy, bo tego centrum handlowego mówiliście mi, że nie kupię, no bo, no bo dużo kosztuje i tak naprawdę mocno się nie przydaje. Takie były Wasze porady. I słuchajcie, dobra, kliknijmy sobie tutaj jeszcze, co, co otrzymamy. Dostałam jakąś drogę asfaltową, spoko. No i tak, kilka dosłownie kliknięć, i już powinnam za chwileczkę dostać powiadomienie. Ej, o co chodzi? Dobra, jesteś, jesteśmy tutaj i dostałam, zobaczcie, <laughs> przepraszam, wybieg las duży, to fajnie, będę mogła. Na przykład bardziej rozmnażać nasze papugi, więcej ich mieć. No i co jeszcze dodatkowo dostałam? Coś to w ogóle jest akcja boosterowa. Zobaczcie, trwa. Nie przeczytam nic o tej akcji, więc może po prostu zalogowanie się, dostaje się jakieś tam booster srebrne teraz czy coś. W każdym razie mam już 34 poziom, więc bardzo, bardzo się cieszę. I za chwileczkę będziemy tutaj kombinować, jak zakupić naszego. A tutaj zrobiłam miejsce na wybieg. dobra, już wiem. Nie będę kombinować, tylko po prostu wiem, że tutaj chcę kupić naszego misia polarnego. Sprawdźmy, ile on kosztuje. Ile musimy kasy uzbierać? Dobra, za stówę to go kupujemy. A ile kosztuje wybieg dla niedźwiadka naszego polarnego? E, już wam mówię. Ok, 12 miejsc on potrzebuje i to wybieg zimowy, że tak powiem. Okej, okay, mały, jest na 12 miejsc akurat, więc kupujemy i superancko, i akurat się zmieścimy. Wiem, miałam oszczędzać na powiększenie, ale nie mogłam się doczekać, nie mogłam się powstrzymać, bo to jest takie zwierzątko, które już od dawien dawna widziałam i bardzo je chciałam. Jak widzicie, 500 punktów aż dostałam, a do kolejnego poziomu, słuchajcie, potrzebujemy aż punktów 700, 6, 767 tysięcy. Ło, matko i córko, strasznie dużo. Dobra, na początku sobie, a, włączmy głos. Właśnie, można sobie też przybliżać. E, bo ja zawsze, słuchajcie, gram bez głosu. Jak ja sobie coś robię, to wiecie, jak ja tak naraz wszystko klikam, no to to by było trochę hardkorowo cały czas te głosy słuchać. Patrzcie, jak kibelki się spłukują, ale jak kasa leci więc zawsze do przodu, no, także dajcie koniecznie znać oczywiście w komentarzach jak nazywacie się w tej grze albo może macie ochotę na nową grę razem ze mną, bo coś wykminiłam znalazłam inną grę, w którą moglibyśmy grać razem także jeżeli macie ochotę na wspólne gry z widzami, żebyśmy właśnie mogli z siebie zapraszać, sobie pomagać i być razem znajomych, to dajcie znać czy mam nagrywać kolejną gierkę, bo tutaj no tutaj słuchajcie, trzeba trochę poczekać aż będziemy mogli rozbudować te, ale jednak, mimo wszystko, jak widzicie, udało mi się zrobić coś takiego, żeby dalej mieć jakieś nowe zwierzęta, mimo że myślałam, że nie mamy miejsca, ale jednak coś tam stykło. Dobra, dostałam jeszcze jakieś tam karty. Właśnie z tego mojego boostera powiem Wam, że jak jakieś karty się trafiały, to często były to jakieś tapety, jakieś wodne rzeczy i ja to wszystko sprzedałam, żeby mieć kasę, bo tak to bym nie miała aż tyle pieniędzy i poza tym, tak jak mówiliście, to się nie przyda, także szkoda. Szkoda szczępić, ryja tu nie pasuje, ale chciałam tu powiedzieć, szkoda po prostu miejsca naszego w tych magazynach i wtedy się mieszamy, się plączemy, bo ciągle tego jest po prostu dużo, dużo. Nie przeczytałam, nie wyświetliła mi się żadna informacja akcji boosterowej, a chciałam się dowiedzieć o co w niej chodzi. Tylko od kiedy do kiedy trwa, więc fajnie byłoby, jeżeli ktoś z Was by mi mógł to napisać. Dobra, lecimy dalej z moimi zwierzakami, z różnymi moimi sklepami, wszystko podbieramy i zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli gości, bo w sumie mnie to mocno ciekawi z tego względu, że mamy nowego zwierzaka, no to powinno trochę więcej ludzi przyjść. Dobra, i tutaj już tak w miarę ogarnięte, nasza lamka sobie tutaj stoi, wszystko się zgadza, mój ulubiony tekst. I trzeba zadbać o te zwierzęta, bo już trochę nie byłam. Bo jak zobaczyłam, że zbliżam się ten poziom, to mówiłam, nie wchodzę, bo chcę razem z wami wbić ten 34 poziom. Bo zanim wie 35, to wiecie, minie ruski rok. A stwierdziłam, że fajnie byłoby jednak to pokazać na odcineczku, więc się udało. No, już mamy coraz więcej kasy. Widzicie, myślałam, że będziemy na zero, wyjdziemy jak. Y jak kupię tego niedźwiadka naszego. A akurat się udało mieć jeszcze trochę pieniędzy. Także teraz będziemy odkładać, bo już tak naprawdę już nie mam miejsca żadnego na nowe zwierzęta. Chyba, że na tych wybiegach, które są. Będę powtarzać nowe zwierzaki. To wtedy tak. Ale pamiętajcie, że Małpisza nam jeszcze czeka do Amazonii. A Amazonii już tym bardziej nie mamy gdzie postawić. Także no gruba impreza z Glampaula. Nie umie oszczędzać. Nie no, szacuje. Znaczy żartuję, no akurat tej że nie umiem, ale w prawdziwym życiu potrafię, także... Jednak oszczędzanie popłaca, bo później możemy sobie kupić coś, co potrzebujemy. A tutaj nie mogę, ale kupuję jakieś nowe rzeczy i tak jestem zadowolona, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak na razie mamy 81 osób, ciągle nowe osoby przychodzą i czekamy na kolejne. Dobra, papuszki może ogarnijmy, bo ich jest dość sporo. One też nawet dużo punktów dają, także na luzie, na czylku, za, za blisko sobie w ogóle światło przestawiamy. mnie, oczy bolą, ale damy radę nagrać. A jak nagrywam późno w nocy, bo będę jutro w trasie, ale chciałam, żebyście mieli właśnie jeszcze za, bo poprzedni weekend nie było. No to stwierdziłam, że w ten. Damy. A jak? Chyba nie było. Nie wiem. Już niestety. Na pewno nie było. no Dobra, lecimy lecim na szczecin. Nasze wielbłądy są już ogarnięte. Tutaj na dole wszystkie zwierzęta również. A kasa nie jest odebrana. To ja ją odbiorę. Hajs zawsze nam się przyda. Myślałam, żeby w ogóle nowe sklepy kupić, bo one i tak nam się zwrócą, bo i tak dość sporo kasy dostajemy za nie. Więc nie wiem, dajcie znać. A tu jeszcze są nieogarnięte zwierzaki. Nasze koniki. Pamiętam, że bardzo dużo kasy kiedyś wydałam na rozmnażanie tych koni. Z tego względu, że chciałam bardzo, ale. Nie wiem, czy im się wtedy to opłaciło, bo te konie drogie są i rozmnażanie ich też jest dość drogie, no ale chciałam mieć więcej koników. Kiedyś gdzieś tam u kogoś się napatrzyłam na te Zo, gdzie było mnóstwo koni, i mówię, kurde, też chcę. I byłam zazdrosna, i zamiast kupić, to postanowiłam rozmnażać. <laughs> Utrudnianie życia dla Pauli, pozdrawiam, tak często robię. Dobra, jest tak. Tutaj wszystko chyba jest podlane. Przejdźmy się jeszcze po tym Zo, zobaczmy, czy wszystko jest dobrze. Jak widzę, to tak. I mamy jak na razie 104 osoby, ale powinno być więcej, więc czekajmy na więcej. E, chodźmy sobie w tym czasie booster, otworzymy i tyle. Lecimy z tym tematem. Mamy chyba ze trzy brązowe boostery. Małe napełnienie, jakieś płoty, zebry kolejne. Och, kurde, właśnie te zebry posprzedawałam też, bo ich aż tyle nie potrzebowałam. Znaczy, potrzebowałam, no, miejsca nie miałam. Ja nawet mogłam mieć więcej tych zebr, ale nie ma miejsca. Na wybiegi, karta palma, fajna ta karta. O, pomarańczowy, karabrot jedalny. Czy ten, czy ten pomarańczowy, coś tam, to nie jest na wybiegi do zwierząt? Zaraz to sprawdzimy, dokładnie tak myślę i zaząpałem co on daje, bo to jest fajne, bo to daje dodatkowe punkty. I to jest na wybieg, sawanna. Ta dekoracja, możesz umieścić na wybieg. sawanna zabawa, 6% od dodatkowych punktów otrzymam, widzicie? Dobrze, no to lecimy a chcę go położyć do bociana, bo bocian chyba jeden z takich droższych jest zwierząt i wtedy więcej punktów dostaniemy dobra, lecimy dalej jeszcze sobie tutaj otwórzmy ostatniego boostera na dzisiaj mamy jakieś różowe hortensje gazelka, ta gazelka to chyba 100 kart trzeba mieć, oni się tak chwalą, że w każdym boosterze jest gazelka, no to słuchajcie, tyle by to zajęło żeby tą gazelkę mieć, że to masakra chciałam jeszcze te małe napełnienie dać gdzie dajemy napełnienie? dajmy tutaj do tego dzikusa, niech ma. Poszło? Poszło chyba. Sprawdźmy jeszcze w moich kartach, czy mamy coś do wymiany. Słuchajcie, na tą zebrę mi brakuje jednego punkta, więc jeśli ktoś miał ochotę się wymienić i karta Bajorko-Sawanna to też, sprawdźmy moje oferty. Tutaj mamy wymiana, a tego wyjca tego, chyba kupiłam w ogóle. W ogóle nie mam tych rzeczy, które ktoś chce się ze mną wymieniać. Ale co to jest? Karta... Jarzębina. No to może sobie połączymy i tą jarzębina, jesień gdzieś umieścimy, bo w sumie mamy jesień, to możemy możemy gdzieś to umieścić. Trochę mało miejsca jest, ale gdzieś tam to się zmieści. No i zobaczcie, jarzębinka jest. O! Anul. Anuluj. <ścoughs> Co ja kliknę, włączam tryb jakiś pełnoekranowy i mi coś uciekło. Chciałam zobaczyć jarzębinę. Czerwone korale z jarzębiny. Robiłoś, się, kiedy się zbierało, jak się mieszkało pod blokiem, była, kiedyś, no, no, było, było. A to za dzieciaka, dobra. Jeszcze ostatnie rzeczy, tutaj możemy podlać na sam koniec. No i to by było tak naprawdę na tyle w tym odcinku. Wszystko, co miałam pokazać, to pokazałam. Nowy poziom, nowy zwierzak, także wszystko się zgadza. Jeżeli się podobało, poproszę o kciuki w górę. Grajcie razem ze mną. Link do rejestracji zostawiam wam na dole. Zapraszajcie mnie, siebie do znajomych. Wpisujcie w komentarzach swoje nazwy i do zobaczenia w kolejnych filmach guziaczki. Papa la. la, la.